No to witam na ponownym spotkaniu z Arianem. Zaczynamy dzisiaj, proponuję taką konwencję, że Państwo zadajecie pytania, a ja odpowiadam. Może tak zaczniemy. Później, jeżeli będzie jakaś inna propozycja, to wypowiem się szerzej na jakiś temat. A naprzód, jeżeli ktoś ma pytania, to rączka do góry. Ja podchodzę z mikrofonem, żeby się dobrze nagrało i tak, żebyście wyszli w pełnej satysfakcji i wiedzieli, kim jesteście, jak wyjść z tego zniewolenia prawem Boża i w ogóle, żeby żyło nam się lepiej, bo żyjemy w pięknym miejscu, cudownie obdarowanym naturami wszelkimi, ale nie korzystamy z tego, więc może pora, żeby przestać upokarzać naszych starszych godowymi emeryturami, nasze dzieci, żeby przestały wyjeżdżać za chlebem, za granicę, a wszyscy, żebyśmy podnieśli się na wyższy level, porzucili niewolnictwo i zajęli wreszcie naszą pozycję właściwą, żeby móc decydować, posiadać cokolwiek, to musimy, jak wczoraj mówiłem, stracić ten najniższy status, jakim jesteśmy zapisywani w nie waszych dokumentach, w pierwszym kłamstwie, jakim jest akt urodzenia, gdy nam nadano wtedy nasze kreacje i ten numer obozowy, za który potem wszyscy stanęli w kolejce, żeby nas obciążyć jakimiś fikcyjnymi długami, niesamowitymi jakimiś winami, z tą obłudą związaną z demokracją. To jest tylko, jak przypomnę od wczoraj, te zwiedzenie, żeby zwalić na was tą waszą, albo nie waszą, tą krzywą bajkę, tą demokrację. Pozwala się wam kultywować taki zwyczaj. Periodycznie bierzemy wszyscy udział, albo mamy przynajmniej okazję, inni biorą, my niekoniecznie, w tych niby wyborach. Najlepszym dowodem, poza tym moim śmiałym twierdzeniem, tą tezą, że mamy status niewolnika, to jest to, że nie jest możliwe, nie jesteśmy aż tak głupi, może jesteśmy, ale nie aż tak do tego stopnia, żeby przez 40, 50, 60, 70, 80 lat dokonywać wyborów w oparciu o formułę, która niczego nowego nie wnosi, a my za każdym razem spodziewamy się innego efektu. Czegoś takiego w przyrodzie nie ma. To przeczy logice, ale i nawet poziomowi najniższych z nas. Jeżeli są tu tacy, chociaż akurat między nami nie, ale mówimy w szerszym kontekście do naszych jeszcze nieprzebudzonych braci. Oni są jeszcze na takim etapie, słuchajcie, że mamy co mamy. Sami tego żeśmy chcieli, oni tak twierdzą. Sami żeśmy ich wybrali. Zaakceptowali ich program. I pozwalają nam przypominać sobie o tym przy okazji kolejnych wyborów. Naprawdę aż tak głupi nie jesteśmy. To jesteśmy testowani ciągle. Takich testów jest dużo. Mamy fałszywych bohaterów na ulicach, w nazwach ulic. Mamy fałszywych bohaterów na pomnikach. Typu tam Lelewel, Piłsudski, Kościuszko. To są nieudacznicy życiowi, zdrajcy. W normalnych warunkach byliby natychmiast ostrzelani za zdradę staną. Tego się nie robi od kilkudziesięciu lat. Ale to do patologii doprowadziło. Typu tego, że na przykład kupujemy jako najwięksi posiadacze węgla w Europie. Kupujemy rosyjski węgiel w Niemczech za wyższą cenę, a swojego nie używamy. I płacimy karę za to jeszcze, że go kupujemy, używamy, a nie wolno. Do tego doprowadziły rządy skorumpowane, że podpisaliśmy protokół w Paryżu o emisji węgla, kiedy stoimy. Cała gospodarka tym stoi. Oni wiedzieli, że to podpisywali niby w naszym imieniu w ramach tak zwanej demokracji, że my nie jesteśmy w stanie sprostać tym wymogom i za to są olbrzymie kary i te kary ponosimy dzisiaj, a oni zwalają tą winę na nas, bo to myśmy ich wybrali, ich program, ich osobiście i oddaliśmy na to głosy i potwierdzamy to co kilka lat. Mając się